Cześć, Michał Koper z portalu linkpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną prasóweczkę bokserską. Dużo było, moi drodzy, ostatnio zamieszania wokół gasz dla zawodników, którzy mieliby wziąć udział w planowanej na grudzień w Arabii Saudyjskiej wielkiej gali wagi ciężkiej. Dla porządku przypomnę, że mówi się w tym kontekście o dwóch hitowych pojedynkach: Aleksander Usyk kontra Tyson Fury i Anthony Joshua kontra Deontay Wilder. No i kilka dni temu Simon Jordan z Talk Sportu oznajmił, że on słyszał o wysokości wypłat, jakie zawodnicy mieliby zainkasować za swoje boksy na Bliskim Wschodzie. Padły nawet konkretne, kosmiczne kwoty rzędu dziesiątków milionów funtów, które później wyśmiał Eddie Hearn, czyli promotor Anthony'ego Joshua, ale teraz głos w sprawie zabrała najbardziej kompetentna persona, czyli Amer Abdallah ze Skill Challenge Entertainment, który sam osobiście dyskutuje z saudyjskim księciem Khalidem sprawy organizacji i finansowania tych wielkich gal bokserskich na Bliskim Wschodzie. Abdallah udzielił obszernego wywiadu kanałowi IFL TV, w którym przedyskutował kilka kwestii związanych z tą grudniową galą. Ważniejsze Wam tutaj w punktach szybciutko przedstawię. Więc po pierwsze, walka Wilder kontra Joshua. Abdallah rzekł na ten temat tak. Walka AJ'a z Deontayem byłaby dla boksu czymś wielkim. Z całym szacunkiem dla innych zawodników, nawet dla walki o bezdyskusyjne mistrzostwo świata, to walka Wildera z Joshua jest tak intrygująca, że każdy chciałby to obejrzeć. Eddie Hearn rozmawiał ostatnio w Riyadzie z księciem Khalidem o kilku inicjatywach i oczywiście AJ jest tutaj punktem numer jeden. Królestwo Arabii Saudyjskiej go podziwia i traktuje jak swojego. Wilder i Shelly Finkel też byli w królestwie, mamy z nimi świetne relacje. To będzie łatwa walka do zrobienia. Życzę Abdallah. Po drugie, kwestia walki Usyk kontra Fury. Tutaj padły raczej takie bardziej ogólnikowe zapewnienia, że książę Khalid wszystkich szanuje i są w kontakcie z zainteresowanymi stronami. Ogólnie widać, że dużo lepiej wygląda kwestia walki Wilder kontra Joshua niż kwestia pojedynku Fury kontra Usyk, i to jasno i bezpośrednio Amer Abdallah wyartykułował. Po trzecie, szef Skill Challenge potwierdził, że jest już konkretna grudniowa data tej gali, jest już konkretny termin, choć oczywiście tego terminu nie mógł zdradzić. Po czwarte, walki tymczasowe pięściarzy biorących ewentualnie udział w tym grudniowym show, czyli jak Saudyjczycy zapatrują się na to, by Wilder, Joshua, Usyk albo Fury przed tym grudniowym terminem wychodzili jeszcze do ringu. Tutaj stanowisko Abdallaha nie jest radykalne, no ale widać, że on niechętnie patrzy na scenariusz walk w tak zwanym międzyczasie. Rzeczy na ten temat dosłownie tak. Wszyscy pytają o daty, o garze, ale jest jeszcze tyle czasu od maja do grudnia. Wszyscy ci zawodnicy mogą jeszcze stoczyć walki, mogą złapać kontuzję. To jest sytuacja dynamiczna. A co jeśli któryś z tych zawodników przegra? Porażka mogłaby go wykluczyć z gali, dlatego wszyscy muszą być tutaj bardzo ostrożni. Gdy przyjdzie czas składania ofert, oni muszą mieć prawidłowy status, czyli nie mogą z niczego się tłumaczyć, bo książę Khalid kocha piękne historie, a na tę chwilę każda z tych walk ma piękną historię. Jeśli któryś z tych zawodników przegra w czerwcu czy lipcu, no to już tej pięknej historii mieć nie będzie. Każdy chce zobaczyć najlepszego Joshua z najlepszym Wilderem i niepokonanego Usyka z niepokonanym Furym. Co jeśli Usyk stanie do obrony pasa WBA z Dibua i przegra? Pyta retorycznie szef Skills Challenge. No i widać tutaj generalnie, że choć nie zostało to powiedziane wprost, to sugestia jest taka, żeby wszyscy ci czterej zawodnicy do grudnia już siedzieli na ławce i nie boksowali. Z jednej strony interesy organizatorów i ich intencje są zrozumiałe, tym bardziej, że płacą wielką kasę, no ale z drugiej strony waga ciężka byłaby do końca roku już martwa. No zobaczcie, Fury boksował ostatnio w grudniu, Usyk w sierpniu ubiegłego roku, Joshua w kwietniu, on tutaj jest najświeższy, jeśli chodzi o boksy, a Wilder po raz ostatni boksował w październiku ubiegłego roku. No, ocencie sami, czy warto czekać na te ewentualne wielkie hitowe walki, czy lepiej może, żeby coś się w międzyczasie działo. Sprawa piąta. Czy Saudyjczycy nalegają tutaj na taki double header, czyli dwie wielkie walki w wadze ciężkiej, czy też ewentualnie gotowi są na jedną tylko walkę, na przykład Joshua Wilder, tę walkę łatwiejszą do zrobienia? Abdallah mówi tak. Wszystko zależy od księcia Khalida. On zapozna się z ofertami i podejmie decyzję. Może będzie chciał mieć potrójny main event, może podwójny, a może tylko jedną główną walkę. I jeszcze na koniec komentarz Amera Abdallaha do tych leaków Simona Jordana a propos gaż dla pięściarzy. Powiedział tak. Nie wiem, po co on ujawnia takie liczby, jaki jest tego cel. Przede wszystkim one są nieprawdziwe. To po prostu gadanie niepoparte żadnymi dowodami. Śmieliśmy się, gdy tego słuchaliśmy o konkretnych liczbach. Nie rozmawialiśmy dotąd ani razu.
Także tak się sprawy mają z tą wielką grudniową galą w Arabii Saudyjskiej, no ale zapewne wiecie, że od jakiegoś czasu mówi się, że Tyson Fury miałby zaboksować wcześniej jeszcze w lipcu na stadionie Wembley i w tym kontekście pojawił się w ubiegłym tygodniu temat walki króla cyganów z Zhangiem Zhilejem, który kilka tygodni temu pobił niepokonanego wcześniej Joe Joyce'a, obowiązkowego pretendenta do pasa WBO wagi ciężkiej. Boparum poinformował nawet, że rozmowy na temat walki Fury Zhang na lipiec są dopinane, jednak trener Ciampa WBC Tysona Fury'ego Sugar Hill Stewart w rozmowie z AFL TV zakomunikował jasno, że on na ten temat żadnych informacji jeszcze nie ma. Nie ma żadnych informacji na temat kolejnej walki Tysona Fury'ego. Sugar Hill dosłownie powiedział: tak, nic o tym nie słyszałem. Zero informacji. Ja chcę usłyszeć informacje o oficjalnej konferencji prasowej. Wtedy zabieram się dopiero do roboty. Do tej pory walki dla mnie nie ma. Wiem, że niektórzy mają mi za złe to, co mówię, ale ja mówię, co myślę i nie obchodzi mnie, co inni na mój temat sądzą. To są słowa Sugar Hilla Stewarda, czyli trenera Tysona Fury'ego, a tymczasem wczoraj w sprawie ewentualnej walki Fury kontra Zhang Zhilei pojawił się nowy wątek, bo menadżer Joe Joyce'a przekazał ESPN, że The Juggernaut oficjalnie aktywował klauzulę rewanżową z kontraktu na kwietniową zakończoną porażką walkę z Zhangiem Zhileiem. No i teraz będzie chciał się Chińczykowi zrewanżować już w najbliższym pojedynku. Ta klauzula rewanżowa mówiła, że Joyce będzie mógł domagać się rewanżu z Zhangiem w przypadku porażki w jednej z dwóch kolejnych pojedynków. Mógł sam wybrać, w którym. No, wybrał ten pierwszy i teraz będzie przynajmniej teoretycznie naciskał na rewanż z Zhangiem Zhileiem. Ta decyzja Joyce'a teoretycznie może pokrzyżować plany ewentualnej walki Zhang kontra Fury, natomiast nie jest wykluczone, że Joyce zgodzi się poczekać ze swoim rewanżem z Chińczykiem za odpowiednie odstępne, czyli tak zwane step aside money. Menadżer Zhanga Zhileia zapewnił tymczasem, że oni są otwarci na oba scenariusze. Zapewnił, że Zhang Zhilei będzie gotowy na termin lipcowy, żeby boksować z Tysonem Furym, ale także są otwarci na drugie starcie z Joe Joyce'em, jeśli taka będzie ostatecznie decyzja Queensberry Promotions. Oni są przekonani, że to jest kwestia dopasowania stylu walki. Jak wiadomo, styl w boksie robi walkę, jest takie słynne, dosyć prawdziwe powiedzenie, no i są pewni, że nawet jeśli po raz drugi Zhang Zhilei będzie musiał stanąć w ringu z Joe Joyce'em, to wynik walki będzie taki sam. Oczywiście Brytyjczycy twierdzą odwrotnie, oni są przekonani, że to był przypadek, że ta kontuzja oka nie pozwoliła Joe Joyce'owi zrealizować do końca planu na walkę i są przekonani, że gdyby ten pojedynek potrwał dłużej, to Joe Joyce w końcu Zhanga Zhileia by przełamał. Ja od siebie dodam tylko tyle, że kontuzja na twarzy Joe Joyce'a powstała po zadanych prawidłowo ciosach Zhanga Zhileia, więc tutaj kontuzja była wynikiem tego, jak walka wyglądała, a nie walka wyglądała tak, bo powstała w jakiś tam tajemniczy sposób kontuzja na twarzy Joe Joyce'a. Na razie tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, do zobaczenia, buongiorno. Yo, he cantare esta canción para mi gente.